Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym zapytać w imieniu setek tysięcy Polek i Polaków, którzy mieszkają i pracują w strefach przygranicznych, o to, czym kierował się rząd, narzucając takie barbarzyńskie kryteria nakładania kwarantanny na tych mieszkańców. Proszę mi powiedzieć, ale także proszę powiedzieć tym setkom tysięcy naszych rodaków, jak to jest, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w transporcie międzynarodowym z tej kwarantanny są zwolnieni, a fryzjerka, lekarz czy budowlaniec, który pracuje 3, 5, 7, 15 kilometrów od polskiej granicy po stronie niemieckiej czy czeskiej, jest taką kwarantanną objęty. Jak to jest, że kierowca ciężarówki może przejechać całą Europę, a fryzjerka ze Zgorzelca tej granicy przekroczyć nie może? Dlaczego stawiacie ludzi przed dramatycznymi wyborami? Albo bezrobocie i bieda i brak pieniędzy na życie, albo rozłąka z rodziną i dramaty ludzkie. Gdzie jest w tym wszystkim logika? Gdzie jest jakaś empatia i gdzie jest współczucie? Gdzie jest jakiś konkretny plan? Fundujecie naszym rodakom piekielny wybór pomiędzy rozpaczą a biedą. Wsłuchajcie się wreszcie w głosy samorządowców z Lubawki, Szczecina, Zgorzelca i Cieszyna i ich odpowiedników z drugiej strony granicy. Oni mają odpowiedzi, oni mają pomysły, jak te dramaty rozwiązać. Dziękuję bardzo.